ksiądz Rydzyk też mówi, że spotkałem też policjantów. A co miał mnie spotkać? W koloracji ojciec rektor naszej uczelni był w habicie. Ja mówię do tego policjanta, mówię, że chcę jechać do Mościsk, ale tu nie można jechać. Czy ty możesz? No i proszę, i puścił. Nie sympatyczni ludzie. No i tacy ludzie też są. Ale tamtych też trzeba powiedzieć, jak mieliśmy strasznych katów, zbrodniarzy, to my nie mówimy Polacy, że to są święci. Trzeba to nazwać. Oczywiście Pan Bóg będzie sądził, ale tu na ziemi tak się zachowali. Ja tego nie rozumiem, czego się tu bać. A co do tej książki, to dziękuję panu profesorowi, bo właśnie ją czytam. Dwa królestwa. To jest nawiązanie do tego, do świętego Augustyna, prawda? W tytule, tak mi się wydaje. Tak, dziękuję i radzę przeczytać wszystkim to. Wielki święty biskup i Bogu dzięki też. A na wzór świętego Józefata, czy tych takich historii świętych papieży, których dzisiaj nikt prawie nie wierzy. Dalej, aleluja i do przodu, w całej prawdzie i tak jak Chrystus nas uczy. No. Dziękujemy. I nie kryjmy prawdy. Prawdę trzeba mówić i w miłości, no. Uczymy się. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Panie profesorze, bardzo proszę. Szczęść Boże, ojcze dyrektorze, dziękuję za to słowo, które może być takim podsumowaniem. Już czas się zbliża chyba stopniowo do tego, żeby... No, 20 minut jeszcze tak? Na naszego spotkania. Ale w każdym bądź razie merytoryczne to jest podsumowanie tych dotychczasowych naszych rozmów dotyczących przede wszystkim postaci błogosławionego biskupa i relacji polsko-ukraińskiej w kontekście przestróg, które poczynił biskup, niebezpieczeństw, na które zwracał uwagę biskup i wołał w sprawie wypaczeń, które dostrzegał, wypaczeń, które wówczas jeszcze nie doprowadziły do tragedii, ale w rozeznaniu człowieka Bożego były bardzo niebezpieczne. On zwraca na to uwagę i on zwraca uwagę na to, żeby nie ściągnąć przede wszystkim kary i nieszczęście na naród ukraiński. Bo to, co ojciec dyrektor też powiedział, że prawda, przytoczył kilka faktów świadczących, które prawda, jednak tak naprawdę kształtują tą normalność, bo przyjeżdżając na Ukrainę spotykają się generalnie w różnych bytowych sytuacjach, to zazwyczaj gości, turyści są zdziwieni, że jest taka życzliwość i taka normalność. Ale do wielkich grzechów tej herezji nacjonalizmu należy to, że naród w zasadzie, prawda, który jest narodem o wielkiej kulturze, ludowej przede wszystkim kulturze, o wielkiej tradycji, i normalność, o wielkich dobrych doświadczeniach w relacjach polsko-ukraińskich, a o tym mówiliśmy w trakcie audycji telewizyjnej, o tych tradycjach, prawda, mieszanych rodzin, tradycjach podwójnego świętowania i tak dalej, prawda? No w tej chwili normalność przedstawicieli tego narodu, niektórych, jest odbierana jako coś, co wzbudza zdziwienie, prawda? Normalność, ludzkość wzbudza, że są też normalni Ukraińcy, prawda? Czyli generalnie postrzegamy w
wydarzenie na Ukrainie pod kątem tych newsów informacyjnych, które do nas docierają, nie mówię, że nieprawdziwych, ale newsów niepokojących, pokazujących, prawda, szerzącą się ideologię zbrodniczą, pokazującą, prawda, no chociażby te przerażające, powtarzające się z roku na rok 1 stycznia pochody ku czci Stepana Bandery, który zataczają coraz szersze kręgi, stają się, prawda, tradycją już coraz większej liczby miast. Więc, prawda, to są przerażające fakty, nie tylko z perspektywy Polski, ale też, prawda, i dla obserwatorów Zachodu i tak dalej. Widzą odradzający się nazizm. Więc normalność na tle tego nazizmu jest zdumiewająca, ale jest też to wszystko w znacznej mierze krzywdzące w stosunku do całego narodu. Ja raz jeszcze powtarzam, jest to naród wielki, który nie kończy się na Lwowie czy na dawnej Galicji. Jest to naród, prawda, który sięga, który zamieszkuje tereny jeszcze dalej, aniż granice państwa ukraińskiego sięgają, bo prawda i też na terenie Federacji Rosyjskiej, na terenach tak zwanej Kubani mieszkają Ukraińcy i tak dalej. Jest to wielki naród, prawda, dla którego ideologia banderyzmu nie jest ideologią określającą jego tożsamość. Stąd też jak najbardziej się zgadzam z tezą, że nie ma złych narodów i w kontekście relacji polsko-ukraińskich powinniśmy, prawda, sobie z tego też wychodzić, zdawać sobie sprawę, że Polacy i Rusini w ciągu wieków tworzyli jednego człowieka, wspaniałą symbiozę. Dowodów, na co możemy, prawda, garśćmi czerpać, chociażby pokazując piękne postacie wywodzące się z tradycji ruskiej, które uświetniły, prawda, elity polskie, tychże Puzynów, tychżeż Ostrogskich, prawda, Chodkiewiczów i tak dalej, i tak dalej. To są, oczywiście, prawda, wtedy nie mówiło się o Ukraińcach, nie mówiło się, byli Rusini, którzy mieszkali i na Litwie, i na Rusi, i tak dalej. Więc, prawda, inne były pojęcie, inne. Musimy szanować też tą historię, nie tworzyć sztucznych, też przerzucać współczesne pojęcie historyczne na historię dawną. Czyli nie było Ukrainy jako państwa, natomiast, prawda, byli Rusini mieszkający, prawda, na Rusi, na Litwie, była korona, były, prawda, były inne pojęcia, które trzeba uszanować, prawda, i sztucznie nie podciągnąć, dlatego że sztuczne, instrumentalne traktowanie historii też jest źródłem tych wielkich nieporozumień i też jest pożywką dla nacjonalizmu. Ja powiem, profesorze, dzwonią w dalszym ciągu słuchacze. Proszę, może odbierzemy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? No, dzień dobry. Kogo, szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Elwira z Warszawy. Radio proszę całkowicie ja wyłączyć. Już połączyłam. Tak, bardzo proszę. Nie wiedziałam, czy się dodzwonię. Czekamy na wypowiedź, bo jesteśmy na pytanie. Jesteśmy. Tak? No, dziękuję bardzo. Trzeba było zasygnalizować, nie czekałabym. Więc chciałabym tylko dodać do tego wszystkiego taką refleksję i przede wszystkim podziw dla redakcji Radia Maryja, że podejmuje te tematy. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, podziwiam odwagę pana profesora Osadczego, dlatego że zarówno on, jak też ksiądz Tadeusz Zaleski jest bardzo, Isakowicz Zaleski jest bardzo krytykowany i słyszałam takie opinie, niekoniecznie w mediach prywatnych. I w związku z tym, ponieważ każda teza, którą w tej chwili nawet usłyszałam dotyczącą pochodzenia państwa ukraińskiego, które wtedy, no cóż, nie wykluło się tylko w XIX wieku i to na skutek intryg z Habsburgów, no ale to już jest rzeczywiście pewno dla młodej części społeczeństwa bitwa pod Grunwaldem, więc nie będę na ten temat
jakoś rozwlekać się, ale chciałabym pogratulować zarówno redakcji, jak i też profesorowi, jak i też księdzu Isakowiczowi Zaleskiemu niebywałej odwagi. Ja pamiętam, co się działo, jak się kręcił film pod tytułem Wołyń. Przecież nie mieli pieniędzy na to, żeby zakończyć ten film. Zbierali datki od ludzi. Tak więc to nie jest taka różowa historia i podzielam pogląd profesora, że no cóż, pewne kręgi mają jakieś, czyli taka globalna polityka ma swoje uzasadnienie i dalej kroczymy za będąc pod jakimś drogowskazem, czy jak to nazwać, pewnych kierunków, które nam wytyczają. No i tyle. Dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękuję i księdzu prowadzącemu, i redakcji, i pierwszy raz zabieram głos, ale ten temat mnie porusza, dlatego że wiele osób, które znam, ma problem z tym Wołyniem, a poza tym bardzo przeczytałam bardzo ciekawą książkę profesora Poleszczuka, który już nie żyje i bardzo dużo mi dał do myślenia, nie tylko ci autorzy, którzy obecnie piszą na ten temat, a których głos jest bardzo cenny i bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy również i my, panie profesorze. Dziękuję pani za ten głos. No, w zasadzie to lekko się spieszyłem, bo to są, prawda, słowa piękne, miłe dla mnie. Proszę państwa, bo czasy się zmieniły, proszę zwrócić uwagę. Rzeczy, o których się nie mówiło jeszcze, albo które wzbudzały wielkie emocje, w tej chwili należą do pewnej normalności. Także tutaj ta może odwaga moja jest lekko przereklamowana, bo uważam, że mówię w duchu narracji, która coraz bardziej dominuje obszar publiczny i będzie dominowała, bo innego wyjścia nie ma, prawda? Bo innego wyjścia nie ma, nie ma mechanizmów, które funkcjonowały jeszcze nie tak dawno, kiedy, prawda, jedyna narracja była jedyną słuszną. Mamy różne dostępy do informacji, mamy też, prawda, tak konwencjonalny i szeroki zakres szerzenia informacji poprzez radio, poprzez telewizję. Mam na uwadze tutaj przede wszystkim oczywiście media toruńskie, ale jest internet, są różne fora, także czas się zmienił i prawdy się nie da ukryć i prawda będzie wychodziła. Kłamstwo, ludzie współczesni chcą wszystko weryfikować i będą weryfikować, prawda? Także jeżeli kiedyś mówienie prawdy zawężało się do książek pana Poliszczuka, które były przemycane z Kanady, przewożone, prawda, tutaj w transportach, jakoś, prawda, przewożone do Ukrainy i tak dalej. W tej chwili, prawda, widzimy, że każdą książkę można przeczytać w PDF-ie, do każdej informacji można dotrzeć, byle była tylko dobra wola. Także też prawda Wołynia w tej chwili została wyzwolona. Została wyzwolona z tego getta, w które była ta prawda zamknięta. Zamknięta poprzez, trzeba powiedzieć, te klasy, elity oświecone, które przyjechały rzekomo prowadzić naród do wartości europejskich, europeizować, a w rzeczywistości wiemy, że ta europeizacja dość często się sprowadzała do dechrystianizacji, wyśmiewania kościoła, wyśmiewania historii, a tak na dalszą metę niszczenie Polski jako społeczeństwa. Wyrzucenie wszystkiego, ośmieszać wszystko. Tutaj pan, który dzwonił bodajże z Gorlic, nie rozumiał tego wyrazu relatywizacja, no to można dokształcić się, więc, prawda, relatywizuje się wszystko.
musimy wracać do korzeni, do fundamentalnych wartości. Tą fundamentalną wartością jest rodzina, jest naród, jest społeczeństwo, jest etyka, którą przekazuje nam Kościół. I jest historia, jest pamięć, prawda? W kategoriach, prawda, dbałości o rodziny, o swoich też musimy traktować historię. To nie jest tylko przeszłość, to jest nasza, to jest kondycja społeczeństwa polskiego. Jest niepamięć czy zapomnienie o wielkim dramacie, którym się w tej chwili kupczy, który w tej chwili jest narzędziem różnych rozgrywek politycznych, jest skazany na niepowodzenie. Proszę Państwa, także no, to, że ojciec dyrektor tutaj dziękuję raz jeszcze za zaproszenie, a też deklarację, że też będą inne osoby się wypowiadały. Mnóstwo, prawda, jest wielkich autorytetów, wielkich znawców tematu, które mogą, prawda, i będą się wypowiadały. Mi się wydaje też, prawda, mimo iż głosy różnego rodzaju, oczywiście nieprzychylne Polsce, nieprzychylne pamięci, pojawiają się i będą się pojawiać. Oczywiście ta wypowiedź ojca dyrektora była dość retoryczna. Dlaczego tyle złości? Dlaczego ten totalitaryzm? To jest wkomponowany oczywiście, ten totalitaryzm jest wkomponowany w te antypolskie, liberalno-lewicowe środowiska, które ze wszech miar próbują zniszczyć społeczeństwo polskie, więc będą atakowały, atakują za byle co. Natomiast, prawda, za przechowanie polskiej pamięci będą ze wzmożoną siłą atakowały. Ale proszę Państwa, ten skromny przykład, który przetaczałem dzisiaj na antenie telewizji i radia, prawda, jak te ataki, chociażby, prawda, związane z ukazaniem się książki biskupa Homyszyna, sprzyczyniły się tylko do rozsławienia jego, do podniesienia znaczenia. Tak też wierzę, iż te nieudolne ataki, których się podejmują siły wrogie pojednaniu polsko-ukraińskiemu, przeciwko pomnikowi, przeciwko inicjatywie, doprowadzą tylko, prawda, do większego rozsławienia tej inicjatywy i na pewno wierzę, że w 75. rocznicę smętnej daty Krwawej Niedzieli wkroczymy, mając, prawda, właściwe miejsce, gdzie można będzie godnie zapalić znicz, nie gdzieś tam za rogatkami Warszawy, przy tarczach, tych ekranach, przy trasie, czy w innych miejscach, gdzie wstydliwie władze obecne wyrzucają miejsca pamięci związane z tragedią ludobójstwa, a w dostojnym miejscu, prawda, dostojnych kształtów wielki pomnik powstanie. I wiem, że też, jak ojciec dyrektor powiedział, że jest to dar, a ten dar też zachęci, żeby, prawda, i w późniejszym czasie powstawały pomniki na zasadzie konkursu, na zasadzie, prawda, pewnej weryfikacji i że naród się zdobędzie też na właściwą formę uczczenia. Pamiętajcie Państwo, że do dnia dzisiejszego dramat Wołynia nie został uczczony. W pomnikach, w miejscu nie ma gdzie pójść zapalić znicz. Uważam, że skwer wołyński, który, prawda, władze warszawskie musiały przyznać dla miejsca upamiętnienia dramatu ludobójstwa, jest to nieporozumienie. I doczekamy się czasu, kiedy wspólnie i Polacy, i Ukraińcy przyjdą zapalić znicz w szczerości serca, współczując jeden drugiemu, prawda, czując ból i żal i szczerze sobie wybaczając, prawda, oddając hołd ofiarom ludobójstwa. Panie profesorze, nasze spotkanie dobiega końca. Bardzo gorąco dziękujemy za pierwszą część w telewizji Trwam, druga część naszego spotkania w Radiu Maria. Tak jak pan profesor zaznaczył, do tych ważnych tematów powracać będziemy, bo chcemy właściwie pielęgnować także pamięć o tych wszystkich, którzy ginęli w imię miłości do ojczyzny. Dwa królestwa, świadectwo sprawiedliwego Ukraińca, błogosławionego księdza biskupa Grzegorza Homyszyna, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. W studiu Radia Maryja rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Włodzimierzem Osadczym.
z Instytutu Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dyrektorem Centrum Ukrainikum KULU. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. I dziękuję także słuchaczom Radia Maria za współtworzenie tego spotkania. Bóg zapłać państwu. Szczęść Boże. Minut po godzinie 23, już za chwilę nasza wspólna modlitwa na zakończenie dnia. Kolęd to było dużo, już starczy może.